Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 17 maja ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym serwisie m.in. gliwicki newag do zamknięcia, nocna napaść na 26-letniego mężczyznę, miasto Gliwice planuje zakup urządzeń Viatol. Agnieszka Krywicka-Bac, zapraszam na serwis. Miasto planuje zakup 10 tysięcy urządzeń elektronicznych przeznaczonych do automatycznego przejazdu przez bramki autostradowe płatnego odcinka autostrady A4. Zakup ma na celu rozładowanie korków tworzących się przy punktach poboru opłat. Do podpisania umowy z operatorem systemu Viatol ma dojść w środę 18 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Urządzenia Via Auto mają zastąpić tzw. bilety zerowe na gliwickim odcinku autostrady A4, który stanowi integralną część autostradowej obwodnicy Gliwic. Dotychczas mieszkańcy mogli zakupić urządzenia odpłatnie w Urzędzie Miasta. Gliwicki oddział nowosądeckiego newagu, czyli dawne zakłady naprawcze lokomotyw elektrycznych, czeka likwidacja. Taka informacja w ostatnich dniach zmroziła liczącą 350 osób załogę zakładu. Jak udało nam się dowiedzieć, część pracowników już dostała wypowiedzenia. Działające w newagu związki zawodowe mają w dniu dzisiejszym spotkać się w Nowym Sączu z władzami spółki. Działający przy ulicy Chorzowskiej zakład jako jedyny w Polsce wykonuje naprawy lokomotyw serii EP09 stosowanych w pociągach ekspresowych. Od kilku lat z powodzeniem wprowadza również na rynek elektrowozy własnej produkcji. Dyrektor warszawskiego Centrum Onkologii wystosował list otwarty, w którym podtrzymał swe stanowisko dotyczące braku akceptacji ewentualnego wydzielenia Gliwickiego Instytutu. Władze warszawskiego centrum opowiadają się za zachowaniem pełnej integracji oddziałów pod względem zarówno funkcjonalnym, jak i finansowym. Postulat oddzielenia Instytutu od centrum został zgłoszony przez gliwickich onkologów już w 2012 roku, a jego zasadność argumentowano drenowaniem środków pieniężnych do centrali i nierównym traktowaniem przy kontraktowaniu procedur medycznych. Dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, profesor Jan Walewski, ostrzega, że autonomia Gliwickiego Instytutu odbije się negatywnie na działalności naukowej Centrum Onkologii. W środku nocy 15 maja przy ulicy Górnych Wałów dwaj nastolatkowie zostali złapani przez patrol policji. 15-latek i 17-latek pobili 26-letniego mężczyznę. Następnie skradli poszkodowanemu portfel z dokumentami oraz telefon komórkowy. Mimo młodego wieku starszy napastnik odpowie za napaść jak dorosła osoba. Natomiast młodszym zajmie się sąd dla nieletnich. Kara, która sięgnie jednego z nich, przewiduje od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. We wtorkowym wydaniu wiadomości to już wszystko. Zachęcam do odwiedzin naszej strony oraz monitorowania naszych serwisów społecznościowych. Już teraz zapraszam na prognozę pogody na środę. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.